Mamy sobotę. Jesteśmy w miejscowości Leszkowy Błotnik. Swoją drogą nie wiem skąd nazwy miejscowości pochodzą. Jakby, nie wiem, Leszek przejeżdżał i zgubił błotnik i nie mógł go znaleźć i zamieszkał po prostu tutaj. Dziwne, dziwne te nazwy czasami. No ale nic. Po całym wyścigu nogi właściwie nie były ubite. Żaden z nas właściwie nie czuł jakiegoś turbo zmęczenia. Pewnie dlatego, że ten wysiłek nie był jakiś bardzo mocny w tym kontekście, że mięśnie zostały zalane kwasem lekowym i ciężko było to później wypłukać. Nigdy nie wchodziliśmy na takie obroty. Po prostu ogólne zmęczenie organizmu było dosyć wysokie. To na pewno jacyś ultrasi wiedzą, o co chodzi. Mnie to spotkało pierwszy raz. Spaliłem według Strawy 7000 kalorii. Gościu, który wygrał, amator, spalił 5. Nie, chyba świadczy to o ekonomii po prostu jego ruchu. Ja byłem 5777. Co nie wiem właściwie, jak to ulokować. Wiem, że około 9000 osób ukończyło z 16000. No więc fajnie, że udało się ukończyć. Jak po namyśle, to w sumie polecam ten wyścig każdemu. Na pewno kiedyś pojadę jeszcze raz, ale z całą rodziną. A jutro czeka mnie wyścig Garmin Iron Triathlon Elbląg na 1.8. No i zobaczymy, jak mi tam pójdzie. W sumie to pierwszy mój wyścig w tym roku triathlonowy. Może forma eksploduje. Zobaczymy.